Wpisane, natomiast przychodzi faktura, z każdym musi mieć gotówkę na koncie. Papierem się nie zapłaci. W każdym budżecie to może. Dobrze. Ale to, panie wójcie, wspomniał pan, z budżetu państwa może nie wpłynąć ta suma, która była obiecana na wójcie? Znaczy wpłynie, to może wpłynąć w przyszłym roku, z tego względu, że mamy trudności w rozliczeniu. Ale to trzeba. Pływa coś to na to? Czy tylko tam jest znaczy, no, braki po prostu? Nie. No, my musimy przedstawić rozliczenie ministerstwu z tej inwestycji i wtedy dopiero wpływają pieniądze. Natomiast skoro mamy trudności w rozliczeniu, bo są wzajemne spory pomiędzy podwykonawcami i wykonawcami, ten temat może się przedłużyć i w związku z tym te pieniądze mogą wpłynąć w przyszłym roku. Ale to szerzej powiem na ten temat. Także proszę państwa, no, to są jakby dwie różne rzeczy. Pieniądze na papierze i pieniądze po prostu realne. Nie? Ja się obracam raczej w tych realnych. To co konkretnie skarbnikowi jest potrzebne. Na papierze nie ma, a na dzisiaj nie ma. Znaczy no, do tej pory no, nigdy tych pieniędzy się nie rozpadaczy. Wybrakło w takim sensie, że nie było na przykład na ZUS czy tam tak dalej. Także tutaj właśnie no, te pieniądze pozwalają spokojnie spać. Co nie, natomiast no, państwu nie pozwalają ich ruszyć, no bo ich nie ma. No jeszcze trzeba tu jedno zdanie dołożyć, że jeżeli mamy jakieś tam pieniądze, konkretnie jakieś tam miliony, 2 miliony i wiemy, że te płatności będą w późniejszym czasie, no to my staramy się zarabiać na tych pieniądzach, czyli kładziemy je na lokatę, no i stąd mamy te 36 tysięcy ocen. 160. Były lata, że było po 600 tysięcy z tego oceny. Także tą gotówkę staramy się wyższą procentową zmuszyć. I tutaj mamy, proszę państwa, jeszcze zmniejszenia w planie wydatków bieżących dotyczą kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych. 19 stoi tutaj w rozdziale pani Jaroszewskiej. Po prostu, jeśli tam mieliśmy pieniążki na coś takiego, że jeśli na przykład tam komuś działkę, to znaczy no, przekaże nam działkę, to z tego tytułu czy tam starostwo wyda decyzję o wywłaszczeniu i z tego tytułu płacimy. I tutaj no, wszystko na to wskazuje, że ten plan, który był na poziomie 101 tysięcy, nie zostanie wykorzystany, więc 19 100 zł, które jakby tutaj, jeśli państwo policzą dochody plus to 19 100, to pokryje te zwiększenia w planie wydatków. Tutaj jakbyśmy, no, także to musi się bilansować. To tyle, jeśli chodzi o budżet o zmianach. Proszę państwa, to jest 38 621 364,68 zł i po stronie wydatków 42 863 481,92. Grosze. Takie są wielkości budżetu. Dziękuję bardzo. Rozumiem, pytań nie ma. Proszę bardzo, przegłosujmy uchwałę Rady Gminy w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2013 rok. Kto jest za przyjęciem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę bardzo. A może zróbmy 10 minut przerwy, czy jeszcze jedno? No to proszę bardzo. Punkt 4. Punkt 5. Obniżenia ceny spółpoczyta dla celów wymiaru podatku na rolnego na terenie naszej gminy. Proszę bardzo, pan skarbnik. Proszę państwa, były czasy, że ten podatek rolny był po prostu tak, jak wynikało z komunikatu GUS i tak dalej. Wtedy to chodziło w okolicach 700-800 tysięcy
złotych. I tutaj no jakby był konsensus, że tak ma być. Natomiast poprzez ostatnie lata, czy przez ostatnie lata ta cena skupu żyta rosła i w ubiegłym roku sięgała, pamiętam, 180 zł za hektar, gdyby to tak przemnożyć. Natomiast i tutaj no, podniósł się jakby alarm, że to jest krzywdzące, więc podjęto decyzję Ministerstwa Finansów, że ta cena tego żyta będzie ustalana z 11 kwartałów do tyłu, a więc prawie z 3 lat. I się okazało, że to też no, niewiele dało, a wręcz jakby zaszkodziło, bo gdyby wziąć cenę żyta z tego roku, prawdopodobnie ona byłaby sporo mniejsza. I ta cena żyta z tych 11 kwartałów to jest 69,28 zł. Co razy 2,5 kwintala to daje kwotę 173 zł. I gdybyśmy tego nie ruszali, to od hektara przeliczeniowego każdy rolnik by musiał taką stawkę zapłacić. Natomiast no, i w ubiegłym roku, i w tym roku, tutaj wychodząc naprzeciw no jakby oczekiwaniom społecznym, tą stawkę z tych 173,20 obniżymy na kwotę 130 zł. To jak Państwo dostali takie tabelki, to tutaj mamy właśnie, jaka ta stawka jest. Ile to by było pieniążków. I tutaj niżej mamy również gminę Wola na tle innych gmin w terenie. Piotrków ma za ubiegły rok stawkę maksymalną, my mamy 130, stawka w Wolborzu była 130, w Gorzkowicach 150, w Grabicy 125, Moszczenica tutaj odstaje 102,75, Rozprza 145, Sulejów 150, Miasto Głuchawy 189, Łęki Szlacheckie 150 i Czarnocin 120. My ze swoją stawką 130 zł jesteśmy gdzieś tam w połowie tej stawki. Ani nie za wysoko, ani nie za nisko. I przy tych 130 zł będziemy mieli około 1 000 000 zł. A w ubiegłym roku było 130? Tak. Zostajemy na porządku na tym samym i będziemy mieli około 1 000 000 zł z podatku rolnego, tylko od rolników, a około 1 100 000 od wszystkich. I także paragraf pierwszy tej uchwały obniża się cenę skupu żyta dla celu wymiaru podatku rolnego na terenie gmina Wola Krzysztofowska ustalono w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 kwoty 69,28 zł za jedną kwintal do kwoty 52 zł za jeden kwintal. Tyle. Proszę bardzo. Proszę. Co do tej uchwały w ocenie żyta do podatku rolnego, chciałem powiedzieć tak, ze względu na to, co tu skarbnik powiedział, że brana jest kwota z średniej 11 miesięcy. Tak. Od 11 kwartałów. Prawda? Tym bardziej. Tak, to jest 3 lat. To około 3 lat, także w ubiegłym roku podnosiliśmy tylko rolnikom podatek rolny, no i działkowiczom, bo to automatycznie jedno z drugim jest powiązane. No niestety ten rok, który kończy się, to był szczególnie nieurodzajny dla tej gminy. No, to trzeba, wszyscy wiedzą, jakie był urodzaj, zbóż jarek nie było wcale. Zimowe było dużo, dużo w gorszym planowały, więc mi się wydaje, że no dobrze, dobrą jest tutaj z posunięciem zarządu, że utrzymuje podatki, ale ja bym się posunął dalej, chociaż przynajmniej to 5 zł, bo 125 takim żydowskim targiem, żeby to było jakieś odzwierciedlenie tutaj, szanowny zarządzie, w stosunku do rolników, no bo w tamtym roku żeśmy podnieśli tylko tej grupie podatki. Obniżyliśmy.
no, w stosunku do proponowanych przez Urząd Statystyczny, ale w rzeczywistości wzrosły. Nikt nie odczuł tego, że to zwalało, tylko wzrosło. Tak samo jest i w tym roku. I uważam, że to byłby dobry wjazd, znaczy się... Nie 130, a 125. 125, tak ma granica, tutaj wynika z tabelki. Jest, że to jest za ubiegły rok. No. Proszę. Nie 50 zł. Również dział policzą, którzy ten podatek rzeczywiście mają dosyć spory, no bo to jest przeliczenie na kwita, że ja próbuję jeszcze raz tak będzie 50. To mówię tyle, co do tej sprawy. Dziękuję bardzo. No ja też, no to może nie jest to, co nie brzmi tak, że chcemy coś dla tej gminy, ale rzeczywiście biorąc pod uwagę sytuację, jaką mają rolnicy, chciałbym się dołączyć tutaj też do radnego rolnika. Też wnioskowałbym chociaż o te 5 zł obniżenie. Sami widzimy, jak teraz no, była trochę cena trzody chlewnej, spada na łeb na szyję. Także dochody, mówię, chociaż byśmy może zrekompensowali tym rolnikom te śmieci nieszczęsne, o których tak cały czas się słyszy, że jednak mamy trochę wyższe. No mój wniosek też jest taki, żeby ale wszystko było idzie, chociaż te 5 zł, żebyśmy obniżyli ten. Proszę bardzo, pan skarbnik. Proszę państwa, ja to wszystko rozumiem, ten festiwal dobrych chęci, natomiast jakby są dwie sprawy, że 5 zł to daje raptem 40 tysięcy w pierwszej pozycji, bo pomiędzy 120 a 130 to mamy 80 tysięcy. Jeśli obniżymy, to mamy, proszę państwa, 40 tysięcy. To po pierwsze. Po drugie, proszę państwa, jeśli tutaj na spokojnie każdy coś chce. I gmina jest taką instytucją, która niestety robi z tych podatków. A więc jeśli sobie na własne życzenie tych pieniędzy odejmiemy, no to o tyle mniej zrobimy. No, ja uważam, że nie możemy się kierować chwilową koniunkturą, Panie Grzegorzu, bo cena na przykład trzody zerty niedawno była 6,30, dzisiaj jest 4 coś, w styczniu może będzie więcej. No, gdyby nasze wydatki są na określonym poziomie, w mijającym roku, no tak, ale mówię, gmina jest taką instytucją, która to wszystko robi z podatków. I tutaj pan wójt może najwięcej powiedzieć, ile ludzi przychodzi, zresztą państwo słyszą, to trzeba, to trzeba, to trzeba, to trzeba. Jeśli po prostu te 40 tysięcy obniżymy, no to nie wiem, czy to na kieszeń konkretnego Kowalskiego przełoży się w jakiś znaczący sposób, natomiast no, wprowadzi jakiś pewien chaos, nie wiadomo czemu służący. Także ja apeluję, jest to i tak gest, pozostawiamy na poziomie ubiegłego roku, są gminy, gdzie to jest 150 zł i tak dalej. U nas jest 130, jest to wyważone. No nie możemy po prostu iść w kierunku, że niżej, bo za chwilę inna grupa się odezwie nam niżej, na niżej i zostaniemy bez pieniędzy. Natomiast no, oczekiwania są takie, jakie są, bo jeszcze nam daleko jest tutaj do ideału w tej gminie, żeby można powiedzieć, że jest wszystko zrobione, bo tak nie jest. Także ja apeluję o pozostawienie tej stawki, która jest uważam wyważona i drugi rok rzędu jest na tym samym poziomie. Proszę bardzo. Ja króciutko, pani przewodnicząca, bo no oczywiście można wyrażać taki gest, te 5 zł, że muszę jednocześnie do mieszkańcom powiedzieć i rolnikom, że w ślad za tym coś tam nie będzie wykonane. I teraz no, szybko licząc 5 zł, to jest 50 zł w skali roku. No, dzieląc to na 4 raty, to jest 12 zł. Czyli ta obniżka po prostu śladu znaku nie da i nie przyniesie żadnego zadowolenia. Natomiast, proszę państwa, to co pan skarbnik powiedział, wpływa bardzo dużo wniosków, bardzo dużo próśb, bardzo dużo potrzeb. I zwróćcie państwo uwagę, że my te wszystkie inwestycje kierujemy w 90% pod adresem rolnika. Bo jesteśmy taką gminą, a nie inną. I teraz również na tle tego podatku popatrzmy na pozostałych podatników, którym podatku nie obniżamy. Czy to nie wzbudzi jakiegoś tam niezadowolenia, zwłaszcza z tego powodu, że
powiem tak, dziękujmy na razie koalicji, że podatek rolny nie został zmieniony. Bo jak słyszymy wszerz i wobec, jest zamysł wprowadzenia podatku dochodowego. Czyli jeżeli mamy porównać ten podatek rolny do pozostałych podatników, gdzie płaci się 18,50 z metra kwadratowego, to naprawdę ja jestem też rolnikiem. I oczywiście no, można tutaj przyjąć taką pozycję, walczmy o swoje, ale miejmy na względzie tych podatników, którzy naprawdę płacą w porównaniu z podatkiem rolnym bardzo, bardzo dużo więcej. Także ja, podobnie jak skarbnik, proponuję, żeby na tym poziomie 130 zostać, czyli to jest ten sam podatek, który obowiązywał w ubiegłym roku. I teraz tutaj no, rozdzielanie szat, które w dół nie przyniesie żadnego efektu, nawet to będzie niezauważalne. Natomiast ta kwota 40 tysięcy w budżecie odbije się niestety w jakimś tam niewykonaniu. Także proszę Państwa, rozsądnie podejdźmy do tego, bo... Gdzieś w parkingu się nie zrobi, tak to nie mówicie? No na przykład, to jest 40 tysięcy dla poszczególnych rolników, to będzie po prostu nieodczuwalne, to będzie poziom 10-12 zł w roku. Natomiast no, te 40 tysięcy możemy gdzieś tam na jakąś miejscowość skierować. I pozostańmy na tym etapie, mając przede wszystkim na tym poziomie, mając na względzie przede wszystkim tych innych podatników, którym no niestety podatku nie odmówi. Proszę. Ja tylko chciałbym się odnieść do tej sprawy, to Rada zdecyduje, jaki będzie podatek, tylko że tak jak Pan Wójt poruszył, inne podatki, ale inne podatki, po prostu taki przedsiębiorca ma szansę sobie to zrekompensować na cenach czy usługach, a rolnik niestety nie ma. I także mówię, przedsiębiorca tam się podniesie troszeczkę podatek, to on sobie w cenie trakt do góry i z głowy. A ten rolnik niestety jest skazany na tą naszą demokrację, której teraz jak się dowoli przyprowadziła Biedronka, to te sklepy właśnie będą miały możliwość zrekompensowania. A no ktoś ten ktoś do tego dążył. Chciałem przypomnieć, żeśmy nie podnosili prowadzącym działalność gospodarczą podatku tylko rolnikom. Więc ze względu na to byłby to pewne, że to jakiś nie jest znaczący gest w poszczególnych gospodarstwach domowych, ale jest to jakiś znak, że tu Rada zarządza. Że coś teraz jak gdyby naprzeciw, no bo rzeczywiście rok, który mija w tej chwili, no to nie udało mi rolnictwa. Nie wiadomo, jaki będzie następny rok. Tak? Nie, no zgadza się Panie Ryszardzie, tylko no, ja bym rozumiał to, jeżeli byśmy tutaj dyskutowali o kwocie, nie wiem, 500 zł w skali roku. No, ale rozmawiamy o kwocie 10 zł. No, przelicz Pan na 10 hektarów, to ja mam 10 zł na ratę. No, wójcie, powiem to, co powiedziałem, jakbyś podatki ustalali na tym. Rolników to nie są, którzy płacą podatki, to są ci tak zwani dzierżawcy, którzy dzierżają ziemię od innych i za nich płacą te podatki. Więc to dotyczy coraz mniejszej grupy rolników, ale coraz bardziej ich jak gdyby doskwiera, bo to są, nie wiem jak to czy odmiany jestem. Dzierżawca płaci podatek za pozostałe. Oczywiście, za tych, którzy są tu figurują niby na liście podatników. Ale oni dotacje. No to co biorą, to jest właśnie to, faktycznie rolników. Ja jestem rolnikiem, też powinienem to optować. Nie chodzi o to. Proszę o ciszę, jeszcze Pan Radny Odrzygł. Wrócił się Nikoli. Ja się tylko przysłuchuję jednej rzeczy. I tu słowa Pana z ust Pana Skarbnika, 40 tysięcy potężna kwota, która rozłoży budżet. No tu, że 40 milionów. Nie powiedział, że rozłoży. No, więc no, zamieszanie w budżecie. No, czyli to są, jest tak strasznie duża kwota, że dla mnie to trochę dziwne. No, proszę bardzo, pan. Słyszał też to też w sposób wydaje posty. 40 tysięcy to faktycznie może nie jest zatrważająca kwota dla budżetu, ale zastanówmy się, jaka kwota, realna kwota byłaby faktycznie realną pomocą dla rolników, którzy w tym roku mieli dużo niższe plony. Czy te 5 zł to jest faktycznie realna kwota? Czy to może będzie kwota, która spowoduje wielką rozgoryczenie i niesmak wśród tych, którym chcemy dzisiaj pomóc, rolników? Bo ja teraz powiem o swoim przykładzie, właśnie mojego brata, który ma 17 hektarów ziemi i 2 hektary przeliczeniowe. Tak? Dla niego to będzie 10 zł pomocy. No naprawdę podejrzewam, że gdybym usłyszał, że w ten sposób Rada Gminy chce mu pomóc,
tytułu utraconych dochodów, poczułby ogromne rozgoryczenie. Chyba nikt z nas nie lubi płacić podatku. To nie chodzi o prawda, nikt nie lubi płacić podatku, ale skonsultujmy, jak zrobić, żeby te podatki były na wyważonym poziomie, a pomoc, jeżeli chcemy udzielić, taka, która faktycznie w realny sposób ją będą mogli ludzie odczuć. Faktycznie, 40 tysięcy budżetu nie jest dużo, ale ta pomoc, jak to przeliczyła tych rolników, 10 zł, będzie wielkim rozgoryczeniem. I wydaje mi się, że chyba lepiej by było, gdybyśmy, nie wiem, nawet tą drogę szybciej z miesiąca, z tygodnia na tydzień połatali, bo dzięki temu ten rolnik pojedzie w pole, nie tyrpiąc się z maszyną i spali, nie wiem, 2 czy 3 litry mniej paliwa, to będzie chyba bardziej realna pomoc. No to... No ale to idzie pod górę. Wydaje mi się, że... Ja jeszcze pani sądzą, że chciałem... 5 zł kolejny, ktoś kolejny się podniesie, czemu 5, a nie 10, z absurdu. Chyba tutaj najlepszą pomocą jest to, że faktycznie ten podatek utrzymujemy na poziomie rozwoju w naszej inflacji. Mimo inflacji. Proszę. Tak mówimy właśnie, że tam byłby jakieś drogi, były zrobione. Na przykład drogi w Wizinie ma już 4 lata, a podatek są cały podnoszone tam o parę rozwoju. No i jak tym rolnikom powiedzieć, że... Zostawiamy. No zostawiamy, ale tam do roku był podniesiony. A drogi jak nie ma. Masz rację, to się tylko mówi. Panie przewodniczący, ja do sobie pójdę z naszym, bo proszę państwa, jakie są korzyści? To, co tu proszę powiedział. Naprawdę możemy narazić się, bo to wszystko jest nagrywane. Możemy się narazić do 10 zł po prostu. Ale 10 zł to jest ktoś, kto rzucił parę nieadekwatne do tego wszystkiego. No, jeden przypadek, który przytoczył za 10-15 gospodarstwie, gdzie ziemia w 5-6 klasy. Ale weźmy tutaj południową stronę gminy. Ja dobrze mówię, nie wychodzi 10 zł. Tak. No panie wójcie, no na pewno w pana przypadku wyjdzie to dużo więcej. Nie będę używał jakiegoś... Nie, niemożliwe, to się mój ale proszę państwa, weźcie państwo pod uwagę jeszcze jedną rzecz, bo oczywiście no, natura może nasza jest taka narzekania, bo przecież rolnicy otrzymują jakieś tam pomocy z restrukturyzacji, wojewoda dał pieniądze, wypłacaliśmy te pomoce związane z zalewaniem, natomiast powiem jako osoba, która no, jest jedynym decydentem w tej sprawie, najwięcej umorzeń dotyczy właśnie rolników. Ja tu rzeczywiście badam wnikliwie te problemy rolnicze, jeżeli są takie no, jakieś zdarzenia losowe, których nie dało się wcześniej przewidzieć, no to jak najbardziej to umorzenie stosuję. Także tu, jeżeli rolnik popadnie w tarapaty, to oprócz tego ma jeszcze pomoc w postaci no, umorzenia jakiejś tam rady. Natomiast no, nie lekceważmy kwoty 40 tysięcy, bo ja na przykład mogę dzisiaj podać przykład odnośnie tutaj słów pana radnego od Żywoła. Właśnie 40 tysięcy złotych to jest kwota potrzebna na zakup destruktu na drogę odcinek Krzyżanów-Pieni. Na co ludzie zmiłowanie, z niecierpliwością czekają. Od 8 lat. No widzimy. Także ale dla rolnika to jest, dla budżetu gminy jest to uszczerbek duży. Proszę iść na kolejny punkt. Posty, takie podupadły to 10 zł, to takie pośmieszanie tutaj rady, którzy jakby byliby schłodni, przychylili się do tego te 5 zł. Dlatego, że to jest jakaś taka kwota, która jest wzięta, no może z jakiegoś takiego jednorazowego przypadku właśnie, dobre określenie. Także z kilku wiosek. Panie, no akurat może tutaj części wielkie, piąta, szósta klasa, to nie płacą w ogóle, tam znaczy albo jakiś symboliczny podatek, rzeczywiście jest to aż wiesz, którą część gminy, gdzie są lepsze ziemi powyżej trzeciej klasy, tam te podatki są dużo większe, no i to byłoby na pewno 10 zł, albo kilkaset złotych na takiego rolnika, czy coś takiego, ale po co tutaj rozumowanie zastępcy wójta, ja rozumiem, że rzeczywiście, gdyby to te pieniądze, to podatki, to powiedzmy, że to pójdzie na udrożnienie kanałów, rowów, takich większych rowów, ja jestem skłonny nawet przychylić się do większego podatku, ale póki co mieszkam na takim terenie, gdzie nigdzie nie zauważyłem przez tyle lat, żeby coś było robione w tym kierunku, żeby odprowadzić tą wodę, żeby te deszcze, które padają, rzeczywiście się takie tworzą się takie nawałnice.
spowodują też, że ta woda odpłynie. Spółka czeka na to. W dalszym ciągu nie jest to... Panie wójcie, jest tutaj temat nie tylko dotyczy gminy, również dotyczy to starostwa, bo są to działki starostwa, te cieki wodne, które idą od Borowy, od Miłakowa, tutaj no, prowadzą przez Katrów, Radziosków, są w stronę Jeżowa. No są to uciążliwe, no i rzeczywiście, jak tak dalej będzie, no to będą musieli rolnicy zejść z tych gruntów, bo nie będą się nadawały do użytku, szczególnie użytki zielone. Dziękuję. Proszę. Ja jeszcze może, no tak, cofnę się trochę wstecz, ale żeśmy przed chwilą głosowali tutaj budżet i też dokładaliśmy 10 tysięcy do tych stypendiów. Tak, no może to już nie na temat jest, ale wiemy doskonale, jaka jest sytuacja dzieci rolników. Że oni nigdy praktycznie nie mogą skorzystać, bo ten dochód jest tak naliczany, a biorąc inne środowisko, tam gdzie mamy to niby bezrobocie, trochę sztuczne, dziecko z takiej rodziny, gdzie powiedzmy tatuś pracuje sobie na czarno, dostaje, albo za granicą dostaje stypendium. I ci rolnicy są ciągle poszkodowani, moim zdaniem. Ja wiem, że kiedyś tak pracując parę hektarów, tam dosłownie 3-4 hektary, nigdy nie mogłem rodzinnego wziąć, bo 5 zł przekraczało mi tam, czy 10. Także mówię, że to tutaj zgadza mamy się, panie przewodniczący, tylko to są ustalenia. No to tak, ale ciągle ci rolnicy, bo niestety mają to zapisane te hektary, które się ciągną za nimi. Ale zmyszcie ustaleń, dajcie kto? Dziękuję bardzo, panie senatorze. Czy pan radny Olejnik w dalszym ciągu podtrzymuje swój wniosek? Proszę bardzo, kto jest za wnioskiem pana radnego Olejnika, żeby o 5 zł obniżyć stawkę podatku? Nie stawkę podatku, tylko kwotę od nas złożyć. Tak, kwotę. Kwotę od nas złożyć. Ale tu zaczyna być bałagan, trzeba to sprostować i napisać dobrze. Tu jest od 2 zł. Stawkę podatku. Stawkę podatku 5 zł. Zgadza się. Stawkę podatku o 125. Do 125. Proszę bardzo, kto jest za? Kto jest przeciw? Ja. Kto się wstrzymał? Ile przeciw? 3 i wstrzymały się 2-4 osoby. 5. Andrzej, jest wstrzymałeś, tak? 5. Zgadza się? Czyli? Panie przewodniczący, proszę bardzo, panie wójcie, proszę słowo jeszcze. Ale to jest i nie masz przeliczenia tych tego. Bo najprawdopodobniej ten wniosek jest niezgodny z przepisami. Ale nie chcę się tutaj rozwodzić, żeby Państwa nie wprowadzić w błąd. Przerwę i to zweryfikujemy. To jest artykuł 61. To przerwę. No, czyli ogłaszam przez 10 minut. Ale przecież jedna propozycja. Głosujemy. Głosujemy. Ale mamy. Pan Ryszard, znaczy nie może być ten wniosek głosowany z tego względu, że radny nie ma inicjatywy uchwałodawczej. Nie można zmienić tego projektu uchwały, bo on został przygotowany przez osobę uprawnioną, czyli wójta, a zgodnie ze statutem może to zrobić 5 radnych, komisja plus wójt. I można to głosować wtedy, jeżeli ten projekt uchwały by znalazł się w tym porządku, czyli on by musiał powstać na takich zasadach, jak ten projekt powstał, czyli przez komisję wszystko i tak dalej. Natomiast ten projekt no, przeszedł przez komisję, wszystko jest ok, a tu nagle w trakcie nieupoważniony podmiot, czyli jeden radny składa wniosek. Zresztą to nie może być, to jest wniosek formalny, nie dotyczy inicjatywy uchwałodawczej. Także siłą rzeczy, proszę Państwa, musi być głosowany ten projekt. I przechodzimy do To wtedy. Ale ta uchwała się nie przejdzie. Nie, to nie uchwała. Nie, to nie uchwała. Nie, to nie uchwała. Nie, to nie uchwała.
ale dzisiaj go nie zapraszam. Ale nie, jeśli tą uchwałę odrzucimy, to może być kolejna uchwała. Tylko, że jeszcze musimy pamiętać o terminach, które nas opisują. Do końca roku. To znaczy do końca roku to za mało, bo dlatego, że musi być jeszcze opublikowana, a więc wysłana, opublikowana, żeby od pierwszego stycznia mogło obowiązywać. Inaczej, dajmy spokój temu 5 zł. Nie, mamy bardzo pół grudnia. Szanowni radni, proszę bardzo, za chwilę głosujemy w uchwałę Rady Gminy w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Woła Krzysztopolska, omówioną właśnie przez pana skarbnika. I pani przewodnicząca, ja jeszcze przed głosowaniem chciałem jedną rzecz podkreślić. Tak. Bo oczywiście podatek uchwala Rada i teraz, jeżeli by ta uchwała była odrzucona, to nie zdążymy najprawdopodobniej tej uchwały ogłosić. Dwa tygodnie, kolejne sesje. Trzeba w przeciągu 3 dni na ten jeden punkt zwoływać sesję. Dlatego zastanówmy się, ale nie znamy, rzeczywiście jest to... rozsądnie, wówczas jeżeli nie zdążymy, to będzie obowiązywać uchwała. Czyli słuchajcie, podchodzimy właśnie do głosowania tej uchwały, czyli tamten wniosek został... Dobrze, głosujemy uchwałę tą, którą przeczytałam przed chwilą. Proszę bardzo, kto jest za przyjęciem? Uważam, że pan wójt spełni wszystkie nasze marzenia. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kto jest przeciw? No, 4, 5. Zgadza się? Kto się wstrzymał? Nie ma osoba. Nie, dobrze, 13. Przepraszam. Wniosek. Jakby nie zaczekał. Raz się wypuściłem. Przechodzimy do punktu 6, czyli programu współpracy gminy Wola Krzysztopolska z innymi, z organizacjami pozarządowymi. Proszę bardzo, pana sekretarza. Szanowni Państwo, uchwała była omówiona na Komisji Oświaty, na Komisji Budżetowej. Uchwała jest uchwałą intencyjną, która wprowadza zakres współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie pożytku publicznego na terenie gminy. Zgodnie z intencją ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie do 30 listopada Rada Gminy powinna uchwalić taki program współpracy. I zgodnie z intencją ustawy w takim programie powinno zawrzeć się cel współpracy, zasady współpracy, zakres przedmiotowy, formy współpracy, zadania priorytetowe, które będą realizowane w przypadku naszej gminy, to właściwie z tej uchwały paragrafu 4 realizowane są tylko właściwie 2 zadania, to znaczy upowszechnienie kultury fizycznej i sportu oraz drugi zakres zadania zakresu krajoznawstwa i turystyki. Tym pierwszym zadaniem realizacje tego zakresu sprawowane są aż przez 9 różnego rodzaju organizacji, natomiast w tym drugim tylko jedno stowarzyszenie. Proszę Państwa, na Komisji Oświaty padł taki wniosek, żeby wysokości środków planowanych na realizację programu nie wpisywać konkretnych kwot. Ten problem przedstawiłem również na Komisji Budżetu i Państwo radni zgodzili się z tym, że nie musi być tam wyszczególniona kwota co do określonych szacunków. Natomiast
może być zapis, że w zależności od tego, jaka będzie ustalona ta kwota w budżecie. Ponieważ ja miałem trochę wątpliwości, porozmawiałem sobie z radcą prawnym, który mi wyjaśnił, że zgodnie z intencją ustawy, która to wnosi, że powinna wysokość środków zostać, powinna być określona w tym programie i w związku z tym nie możemy zmieniać tej uchwały w tym zakresie i przyjąć w takiej formie, jaką była przedstawiona Państwu do obrad, bo omówiłem. Dlatego prosiłbym, żebyście Państwo przyjęli tą uchwałę w takiej formie, jaką Państwo nie podobaliście. A dlaczego nie może być? Bo jest w ustawie, że powinna być wysokość środków przeznaczona na realizację tego celu. Wysokość środków przedstawiona w realnej kwocie. Ale ona jest niewiążąca. Można streścić około i powinno ewentualnie zmienić całą ustawę. Natomiast jeżeli streścimy około, to będzie kwota określona. Ale to się pisze, prognozuje się. Nie ustawa. Proszę Państwa, miałem wątpliwości, rozmawiałem z radcą, uważa, że może nie przejść przez ten właśnie drobny błąd w uchwale, nie przejść w ten projekt. Myślę, że jest taka sugestia już, że to ma być na 141,5. Prognozuje się. No możemy to znaczy, może ma Pan rację, ale trzeba podejść od tej drugiej strony, że dobrze wiedzieć, o czym się rozmawia, że to jest jakaś konkretna kwota, nie? Jak się wyciągamy kraje. W budżecie jest 160, a tutaj jest 140. W budżecie jest 160 tysięcy, ale to mamy rozdział na te dwie grupy, nie wiem skąd się wzięło 140 tysięcy. Z ubiegłego roku. Ale w ubiegłym roku było 150. Tego programu. Natomiast kwota powinna się zmieniać. W związku z tym faktycznie, jeżeli zaplanowane w budżecie jest 160, no to można wpisać teraz 160 i przegłosować. Chociaż jest słowo prognozuje, także jeżeli by była inna kwota w budżecie, to nie będzie też ok. Natomiast panie radny, pan musi spojrzeć na to z punktu widzenia czytelnika. My to uchwalamy nie dla siebie, tylko dla mieszkańców stowarzyszeń. I to, co tu pan sekretarz powiedział, jak poczytamy, to musimy wiedzieć, o czym mówimy. Ktoś, kto to czyta, jest tym zainteresowany, to musi wiedzieć, jakie pieniądze na ten cel. Ale ktoś, kto później pracuje nad budżetem, pracuje powiedzmy nad tą kwotą i wyprzedzamy budżet odnośnie kwoty. Ja zaproponowałem tylko jedną prostą zmianę. Ale to no, jeśli my teraz tutaj zapiszemy te 160, to rozumiem, że będziemy konsekwentni dalej, nie? No bo to Państwo są wpadni, to zmieni. Więc ja zaproponowałem taką prostą zmianę. Już by było. Kwota określona w budżecie. Nie, a budżet nie było. Ale jest to nieczytelne. Chodzi o to, że jeżeli zapisane będzie 160 tysięcy, no to później budżet zmienić nie może nadal. To według mnie ta uchwała nie powinna się. Prognozuje się. Może zmienić, ale też trzeba. Jest to też trzeba zmienić. To jest uchwała podjęta na tego jakość. Ale panowie, przede wszystkim to pamiętajcie o tym, że uchwały to sobie już uchwalamy nieco sobie tak od siebie, tylko wszystkie uchwały muszą mieć konsekwencje też z innymi uchwałami. Także tu jest, jeżeli jest prognoza w budżecie taka, musimy to założyć. Myślę, że to było przedyskutowane na komisjach, także... Zgodnie z zasadą racjonalnego prawodawcy, jeżeli jest przepis mówi, że ma być wpisana kwota, no to jakiś miał ten prawodawca cel na myśli, ma być wpisana ta kwota. I idąc dalej, skoro w tej uchwale, w tym programie będzie wpisana kwota, ona powinna być siłą rzeczy przeniesiona do budżetu, no mniej więcej takie pieniądze. Oczywiście no nie jest jakimś rażącym, wielkim naruszeniem prawa, jak w budżecie będzie odrobinę
odbiegało, ale co do zasady powinno być na pierwszym porządku. Tak, a jeśli na przykład zmienimy w budżecie tą kwotę, to należałoby zmienić całą. No i tu nie, dlatego że znaczy napisane prognoza. Prognoza. Natomiast konsekwencja musi być powiedziana. Panie Wiesławie, bo w styczniu czy tam ludzie zaczną składać konkretne papiery na konkretne pieniądze. No i oni. Tak, ale jeśli budżet uchwalimy w lutym, no to. Budżet daje legitymację do wydatkowania tych pieniędzy, tak? Tak? I a jeśli budżecie będzie 100, to będzie to też zgodnie z starą prawą. Byłoby gorzej, gdybyśmy w budżecie dali 200 i chcieli wydać 200, więcej niż jest w programie napisane. Czyli mniej może być. Mniej. No bo to jest zdeliminowanie, że... Czyli tutaj w tym programie należałoby napisać 200, żeby można było w budżecie uchwalić na 150 złotych. Ale pierwsze zdanie przed tym zdaniem. Tam jest. Pozytywne. No i oczywiście podobna sytuacja. O takich sprawach gospodarki. Chodzi o to zadania, panie przewodniczący. Ja sam nie wymyśliłem. Tej rozmowy również pan zastępca. Rozmawialiśmy raz. Jest wstępem podpisany przez panią mecenas. Myślę, że ja nie jestem gołosłowny. Na komisji dałem taką propozycję. Nie chcę, co nie podważyłem. Dlatego to wyszło. Ale dobrze, pana propozycja zdobyła większość czy nie? Tak. Było głosowanie? Tak. Było głosowanie 3 do 2. Nie. Za wnioskiem tylko za. Nowym projektem pan był głosowany? Tak. I co, było pozytywnie? Tak. Tylko, żeby zmienić. To 140 na żeby był zapis, tak jak w budżecie. Ale ludzie po prostu muszą to wiedzieć, że zewnętrzni odbiorcy, bo to jest uchwała, która dotyczy tych stowarzyszeń, nie rady gminy. Rozumiem, ale jak no, to powinno uchwalać, że mamy być tak jak w budżecie, czyli w budżecie jest 160. Powinno 160, ewentualnie będzie 160. Nie marzmy o tym, że na sport przy tym budżecie, przy tych potrzebach przeznaczymy 500 tysięcy. No bo po prostu tych pieniędzy nie ma być w regulaminie zapisana kwota. Jest tak samo jak jest regulamin ochrony, program ochrony zwierząt, tam też się mówi, ma być kwota wskazana, jaki przeznaczamy. I to musi być pieniądze. Przed chwilą pan mówił o 200 tysięcy, a przed chwilą pan optuje za tym, żeby był podatek. Sport, konsekwencja. Proszę pani doktor. Ale proszę pani drogi, proszę do pani. Ja chciałam zapytać do tego regulaminu, panie sekretarzu, datę, do kiedy można składać, no jak gdyby przystąpić do tego. Data będzie określona w zarządzeniu wójta. Regulamin. I to będzie mniej więcej od początku lutego. Ale chciałem jeszcze dodać, że tutaj pan radny również pytał, dlaczego w terminie do 30 kwietnia musi zostać przedłożone sprawozdanie z realizacji tego programu. To jest termin wynikający z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Wtedy nie widziałem, że akurat to wynika z tej uchwały, ustawy. Sprawdziłem, faktycznie jest tam artykuł 5, który do pani określa. Symbolika wiosenna. Proszę bardzo, przegłosujmy uchwałę w sprawie programu współpracy. Tak, z poprawką tylko ze 140 na 160. Proszę bardzo, kto jest za przyjęciem omówionej uchwały przez pana sekretarza? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Kto się wstrzymał? 4. No to źle. Jedna przeciw. Kto jest przeciw? Jeszcze raz powtórzmy. Jedna osoba. Ja się wstrzymam. A kto jest wstrzymujący? Wstrzymujący jest. 4. Proszę bardzo, na tą siódmą. W sprawie zmiany uchwały Rady Gminy dotyczącej studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego. Szanowni Państwo, w trakcie wszystkich zgodni, które myśmy dokonywali w związku z zmianą studium, wojewoda zauważył błąd w załączniku graficznym do uchwały
podjętej w 2002 roku o uchwały, uchwała, w sprawie której przystąpiliśmy do zmiany studium. I tam chodziło po prostu granice. Napisaliśmy w tej uchwale, że granice obszaru objętego studium wyznaczają granice administracyjne gminy Wola Krzysztofolska i dobrze, żeśmy napisali w uchwale, bo studium się zmienia dla całego obszaru. Tylko że na załączniku graficznym było jakoś tak bardzo niefortunnie pozaznaczane, były pozaznaczane miejsca występowania wiatraków i właściwie z niego by wynikało, że z tego załącznika, że my przystąpiliśmy do zmiany studium tylko w tych 16 czy 17 fragmentach, tam gdzie by wiatraki miały być umiejscowione. To niestety jest błędem, bo tak przepis mówi, że studium, zmiany studium uchwala się dla całego obszaru gminy. I teraz trzeba ten błąd naprawić i na załączniku graficznym wyraźnie zaznaczamy, że obszar objęty zmianą studium to jest, to są granice gminy. Tak? Zmieniamy ten załącznik. No, czyli to jest zwykła formalność. Tak, tylko formalność, no, bo proszę. Mój mówi, że o, tu chodzi o wiatraki, czy tu jest jakiś, w jaki sposób oznaczone tutaj wiatraki na tym opisany nie jest obszar. Tylko wracamy się do 2012 roku i mówimy, że studium uchwalamy dla całej gminy, a nie do części. O tym wspomniałem, że to jest jakby dalszy ciąg. Proszę bardzo, przegłosujmy omówioną uchwałę dotyczącą zmiany studium. Proszę bardzo, kto jest za? 12. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba wstrzymująca. I teraz przejdziemy do korzystania z deskerku w miejscowości Bogdana. Znowu Bogdana. Zdrowie. Zdrowie. Panie Ryszardzie, ile to było? A to już. Ja nie mam tej inicjatywy w tym momencie. Tak, jestem pokrywa. Proszę Państwa, wojewoda w sierpniu uchylił nam uchwałę, którą podjęliście Państwo. Znaczy, złożył wniosek, że jest uchwała sprzeczna z określonymi podstawami prawnymi i my zobowiązaliśmy się do poprawienia treści tej uchwały. Ponieważ szczerze, trudno było zorganizować treść nowo uchwalanej uchwały co do korzystania z tego skwerku, ponieważ uważaliśmy, że ta pierwsza wersja była w miarę dobra i patrząc na przykłady innych gmin, uważaliśmy, że nie bardzo możemy w ten regulamin coś innego wpisać. A obowiązek nasz był taki, że wykonawca, który budował skwerek, miał zadanie ustalić tam regulamin korzystania z tego skwerku. Podjęliśmy tę uchwałę dość szybko, dlatego że akurat wtedy trwały prace przy wykonywaniu tego skwerku i wykonawca właściwie umieścił ten regulamin z poprzednią treścią tej uchwały. Po takim dość długim okresie, że tak powiem, namysłu określiliśmy tę treść, którą Państwu poddaliśmy do dyskusji i do głosowania. Jest to dość stromny zapis, tam są trzy paragrafy, które określają, w jaki sposób można korzystać z tego skwerku. Nie można tam bilować. Mogą korzystać dzieci, mogą korzystać dorośli, mogą odpoczywać, ma funkcje zdrowotne, wypoczynkowe. I nie ma nic obsadzić. Pan radny Olejnik na komisji budżetu chciał wykreślić słowo, że posiada ten skwerek funkcje zdrowotne. Ja bym się z tym nie zgadzał, jako że ktoś wypoczywając na ławeczce, no, w jakiś sposób odbywa świeżym powietrzem. Chodzi do siebie. I odzyskuje, odzyskuje również zdrowie. Bardzo prosił, żeby w takiej formie ta urządzona uchwała pozostała do przegłosowania. Proszę, przewodnicząca, właśnie
zabierając głos w sprawie tej treści, no to samo mam odczucie, co tutaj odbyło się przed chwilą na sali, uśmiech na twarzy, powiem się tego uśmiechu mieszkańców i tych, którzy tam to czytali, no funkcje zdrowotne, to rozumiem, żebym miał coś tam się działo, co by miało wpływ na zdrowie, no. Żartobliwie powiedziałem, żeby nas zgodać w bogatym strój, bo tak może samorządu by miała wpływ, tak? No, to tylko dobra forma taka. Panie Czarki, będzie być się tak zmęczony, usiądzie i odpocznij. No, oczywiście, tak jest. Bardzo dobrze jest zapisane, w punkt to jest zapisane, że sprawę przeznaczony jest do wypoczynku, pełni funkcję rekreacyjną, estetyczną, bo tak powiem, to pełnić. No zdrowotną tutaj no, nie widzę właśnie tego czegoś, co by to było zdrowie. Służy obowiązkowi. Lekarz i to wszystko. Panie sekretarzu, może rzeczywiście może wykreślić ten jeden wyraz. Będziemy następnym miesiącem. Czyli zostajemy przy zapisie, który jest, proszę bardzo. To jest za przyjęciem tego, że regulamin. Najlepiej to byłoby, bo można parę to wykreślić. No może to będzie też zdrowie. No to tak jak zdrowie to podstawa, przyznacie. Tak, wykreślić to zdrowie. Zdrowie. Dla mnie to jest, dla mnie pełni funkcję zdrowotną. Oczywiście, są drzewa, krzewy. Gładówka, oświetlenie. I kościół, żeby cię. Jeszcze duchowo. Jeszcze się duchowo. Proszę bardzo, to jest za przyjęciem przedstawionego regulaminu. To jest za. To jest przeciw. Może pełnić tę funkcję. Bardziej niż teraz. Jedna osoba. Kto się wstrzyma? Raz, dwa, trzy, cztery. Zgadza się? Tak. Nie, jeszcze. To po dwie się wstrzymały? Dwie. Może można się wpisać. Dwie. Pani Wasia. Plus co robić? Podejrzewam, że tylko ludzie, ale może i media głos. To nie służy na jedno spalanie. To nie jest bezwzględne. Punkt 9. Informacja o podmiotach, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz prac społecznie użytecznych. Proszę bardzo, pan sekretarz. Wracając do przegłosowanej uchwały. Ja myślę, że Państwa, bo nie jesteśmy pewni, czy wojewoda znów nam nie uchyliła się z tego. No to najlepiej jakby to zawsze. Wtedy zmienimy. Myśmy przegłosowali na to. Nie było taka możliwości, że pełni funkcję zdrowotną. Gdyby było odzyskawą. No, ale panie sekretarzu, panie sekretarzu, to wzór nie był wysłany w tej chwili do wojewody, czy to będzie nie ma czegoś. Ale ja bym wysłał, czy mu się to podoba, bo my tak chcemy głosować. Nie, ale panie wójcie, mu się to nie spodoba, że prowadzimy do budżetu, to jest prowadzić jakąś fontannę w związku z tym zdrową. Fontannę. Jestem za. Ze zdrowiową. Proszę bardzo, panie sekretarzu. Omawiamy następne. Będzie kolejne rozporządzenie ministra sprawiedliwości w sprawie podmiotu, których jest wykonywana kara ograniczenia wolności od praca społecznie użyteczna. Prezes Sądu Rejonowego przesyła do organu gminy, do Rady Gminy projekt korzystania z wykonywania tej kary, projekt jakby plan taki do realizacji tych prac społecznie użytecznych i w których jest wykonywanie kara ograniczenia wolności do miesiąc przed przyjęciem sprawozdania przez Radę Gminy. Czyli sędzia Sądu Rejonowego przysłał nam to w październiku i my mamy miesiąc czasu na przedstawienie tego programu i sprawozdania Radzie Gminy.
Cały problem jest bardzo prosty, ponieważ sędzia przysyła tylko zapotrzebowanie na ile, ile osób ewentualnie będzie odbywało karę w naszym, teraz w przypadku referatorów wodociągów i kanalizacji i ile mniej więcej osób. Prognozuję to w oparciu o lata poprzednie, rok 2013 na 2014. I my w związku z tą opinią mamy przedstawić Państwu takie pismo, które żeśmy tam puścili Pani Przewodniczącej. Przedstawiamy to pismo i chciałbym tylko powiedzieć, że tych skazanych jest w ciągu roku około 30 i każdy z nich powinien wykonywać, czy wykonuje średnio około 104 godzin pracy na rzecz gminy. Z terenu naszej gminy. Z terenu naszej gminy, tak. I takim, taką instytucją jest tutaj, dawniej był zapłat, w tej chwili obowiązki te przejął referat wodociągów i kanalizacji. Śmieci. I ci, jeszcze mógłbym dodać, to tylko powiem tyle, że zależy kto trafi tutaj do nas, do pracy. Jeżeli jest to osoba w miarę spokojna, nie zepsuta, autentycznie jest pomoc i wykonuje tę pracę solidnie. Natomiast jeżeli jest to osoba zwana recydywista, tak zwany recydywista, który raz został skazany za podobne uczynki, więc specjalnie się tym nie przejmuje i często jest tak, że nie odpracuje nawet jednej godziny na rzecz tych prac społecznie użytecznych. To jest takie oczywiste potwierdzenie. Ale w ogóle sprawdza się to u nas? Słucham? Jeżeli przychodzą opracować... My musimy, każda gmina ma taką instytucję, w której ci skazani odbywają karę. Są pozamieniane grzywny, bądź kara ograniczenia wolności na pracę społeczną użyteczną. I to jest z korzyścią dla mieszkańców, którzy popadli za jakieś tam przepisy pod sąd. Natomiast nie wszyscy, jak powiedziałem, się tym przejmują. Część faktycznie solidnie podchodzi do wykonywania pracy, a część po prostu lekceważy. No i tyle. Dziękujemy za informację. Proszę. Co tutaj sekretarz powiedział, to są to prace jakieś publicznie użyteczne, tak? Absolutnie nie można było wykorzystać tej ekipy, no bo to tak 30 parę osób, to jakaś tam siła już jest. Nie, ja rozumiem, ale no w przeciągu roku czasu to może do takich celów jak przynajmniej wyrażnianie tych cieków wolnych, skoro nie można, to wykaszanie, czy coś takiego. No ale tego nie widać w terenie, nikt tego nie zauważył, ale coś takiego jak wykaszanie, nawet spółce wodne by się to może tutaj było pomocne i odprowadzały po części. Rolnikom, no nie wiem, co by możliwe. Ale zbieranie śmieci też nie widać. Ale właśnie zbierają śmieci. Tylko, że to, proszę Państwa, to nie jest tak, że 30 osób przyjdzie w ten sam czas. Jest jeden człowiek, potem przyjdzie drugi, ten jeszcze nie przyjdzie. Ale czy to nie lepsze by było, panie sekretarzu, co kolega wspomniał, że gdybyśmy my jako urząd zwrócili się do prezesa sądu i w ciągu roku, żeby zgrupować tych ludzi, żeby przysłał, mógł na raz ich przysłać 20. Jak będziemy pilnować, to raz przez tydzień. No, ale o czym to jeden zrobi wykluczenie w tym czasie, drugi ty. Oni są skazywani i w związku z tym, jak jest wyrok, no wtedy po prostu otrzymuje skierowanie do opracowania. Ale to też wtedy musimy można tym właśnie kierować. To jest zależność od skazanego 10 godzin do 20 godzin. Nie jest to tak zwane odraczanie wykonania kary. No i później da się im czas. Panie sekretarzu, ale skoro prezes sądu rejonowego przysyła taką informację, to czy ten potencjalny skazany nie ma potem obowiązku, czy nawet zgłoszenia się jakiejś rejestracji, że on tą pracę wykona i tak dalej? Oczywiście. No właśnie to jest ten problem, bo my co miesiąc, czy jest, czy nie jest skazany, musimy przedkładać sprawozdania do sądu. Jeżeli nawet nie było, no to ilość skazanych, jest notatka,
przepraszam jeszcze, nie tylko, że lista jest imienna do każdego skazanego, ile godzin pracował, ile nie odpracował, ile mu zostało. Co miesiąc takie sprawozdania składamy do prezesa Sądu Wojewódzkiego. Dodatkowe zajęcie. Jak to ja, no czasem jest chodzić, czasem nie ma, czasem po prostu jest to regeneracja, Dziękujemy za informację. Poprosimy teraz pana wójta. Przerwa. Proszę bardzo. 5 minut przerwy.